ponad 32 zespoły, wszystkie potwierdziły udział, wszystkie grają, gramy, bawimy się, pogoda sprzyja, troszkę wiaterku, troszkę słońca, ale jest 25 stopni cały czas, wielkie emocje zawodników na boisku, tu akurat mamy rocznik 2005, tam dalej gra rocznik 2003, coś się dzieje cały czas, wymiatamy, jedziemy do przodu i myślimy, że wszystko będzie ok. Tak jak powiedzieliśmy na rozpoczęciu tego turnieju, liczy się ta właśnie świetna zabawa. Wyniki mają przyjść później. Gramy w czterech skupinach, czteria jsme w skupinie, takisto są cztery skupiny, czteria jsme w skupinach, także umiestniliśmy się na drugim miejscu. Zapasy są bardzo dobre, mają wysoki poziom, chłopcy są przygotowani. Czyli turniej wam się podoba tutaj, zorganizowany? Turniej zorganizowany i zasadniczo, że wygodnie. Życzymy sukcesów, powodzenia, powodzenia. A koście? Tak, powodzenia. Do widzenia. Do tej pory mamy wyniki takie minimalne porażki, ale ogólnie jesteśmy zadowoleni. No jeśli chodzi o organizację, to jak najbardziej wszystko bardzo profesjonalnie. Chłopcy są właśnie po obiedzie, czekamy na kolejne mecze. Czyli będziecie jeszcze uczestniczyć? Dalej walczymy. Oczywiście, kolejne, tak. Wszystko jak najbardziej w porządku. No to życzymy sukcesów, powodzenia. Pozdrawiam. Oczywiście. Chociaż przegrywamy, to mamy bardzo dobre akcje, dobre podania. No, to jest ważne, tak jest, tak jest. Będziemy jeszcze teraz gole, nie będziemy stać. Pozdrawiamy wszystkich. Dobrze. Wszystkich piłkarzy, tak? Wszystkich piłkarzy. To zapraszamy na losowanie głównej nagrody. Zapraszamy na losowanie głównej. Tym numerem, który odjedzie tym roku, jest za zawodnikiem, jest numerem 41. Bramkarz drużyny Jarosławii Rzeszów z rocznika 2005. Zapraszamy tu pana Łomasza Wieszczada, który jest sponsorem tego roweru. Wiktor Lampard, takie nazwisko bardzo popularne, wyjeżdża tym rowerem do Rzeszowa. Nauczcie tego na zrobić kasjasę. Jestem, mam to! Kobi! Kibice szaleją z radości, kibice szaleją z radości, kibice! Jest! Dobra. Jeżeli chodzi o cały turniej, bardzo wysoki poziom na taką kategorię wiekową. Graliśmy praktycznie każdy mecz, bardzo wyrównane zawody. Wszystkie drużyny starały się rozgrywać piłkę, konstruować akcje, nie tylko kopać do przodu, może z małymi wyjątkami takie drużyny były. Jeżeli chodzi o finał, bardzo, bardzo wyrównany. Myśmy strzeli bramkę na 1-0 w bardzo składnej akcji. Nie udało nam się tego utrzymać. 1-1. Ale to i tak później, sukces, duży sukces. Później zadecydowała jednak przewaga fizyczna drużyny DAP-u. No, ja mam bardzo o wiele niższych chłopców niż koledzy z Dębicy, ale tak jak mówię, myślę, że zagraliśmy dobre zawody i jak na takich małych zawodników, to aż miło się patrzyło i oglądało. Na pewno dobrej zabawy nie zabrakło. Dziękujemy, życzymy sukcesów w dalszych rozgrywkach. Ja również dziękuję bardzo. Powodzenia. Powodzenia. Dziękuję. Witamy trenera drużyny z Preszowa. Cieszę nam to na naszym turnaju. Jest to wyborna atmosfera, po czasie nam wyszło. Czyli jesteśmy spokojni. Postupiliśmy ze skupiny. Tak dufajmy, że to pójdzie lepiej dalej, tak lepszemu. A zbieramy niejako tu. Pozdrawiamy. Dziękujemy pięknie.
szybko gitarę zamieszam. Raz. Piona nawet. Piona. No i proszę. Kasia Dębica! Kasia Dębica! Puchar w górę, uniesiony radar. Pokaż tutaj wojskowe kamery i złote medale. Dziękujemy mocno. Najlepszym bramkarzem. Wielkie brawa. Panie Przewodniczący, piłka zbudowana przez firmę Nike Brasymowy. Uznania. Wysła, stosunekka i firma Jędrzej Kaczona. Panie Przewodniczący, pozdrawiamy się miejsce, które bardzo miło. Udział w przyszłym roku. Do zobaczenia w 2019 roku.